wtedy już, gdy Ziobro dostał to pismo od prezesa zarządu Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, którym ten go poinformował, że byłem ścigany za czyny, których nie popełniłem. W ślad za tym pismem ja złożyłem dobry tuzin pism do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, prosząc go o zajęcie się moją sprawą, informując go po pierwsze, w jakich okolicznościach byłem ścigany i że za czyny, których nie popełniłem. Ziobro nie zrobił zupełnie nic. W jaki sposób zachowywał się Ziobro? Otrzymywałem z Ministerstwa Sprawiedliwości, proszę Państwa, marzec 2007 roku. Za mną od tego czasu i za moją rodziną 12 lat gehenny. A ten, oj, bo bym użył wulgaryzmu, cały czas na świeczniku, bo go popycha jego promotor Jarosław Kaczyński. W jaki sposób zachowywał się Ziobro? Ziobro zachowywał się w taki sposób, że pisma, które ja do niego kierowałem jako minister sprawiedliwości, prokuratora generalnego, rozpoznawał i byłem informowany, że nie posiada uprawnień do zajęcia się moją sprawą, chociaż to była bzdura. Prokurator generalny ma prawo zajęcia się każdą sprawą, a pisma, które kierowałem do niego jako do posła, tak jak to z 7 grudnia 2006 roku. Szanowny pan Zbigniew Ziobro, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, biuro poselskie, on był wtedy posłem z Krakowa, prośbę o ustalenie terminu i przekazanie mi o nim informacji mojego spotkania z panem celem przedstawienia przeze mnie dokumentu potwierdzających obrazy moich dzieci, w tym chorego dziecka i moich praw obywatelskich przez niektórych sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Operacyjnego w Krakowie oraz byłego rzecznika praw obywatelskich, pana profesora Andrzeja Zola. Nigdy, proszę Państwa, nie dostałem odpowiedzi na to pismo od posła Zbigniewa Ziobry. Nigdy nie dostałem odpowiedzi na żadne pismo, które kierowałem poza tym do posła Zbigniewa Ziobry. Co on robił z moimi pismami? Kierował je do siebie samego jako do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, a stamtąd otrzymywałem odpowiedzi, jak ta, o której wspomniałem przed chwilką, że nie posiada uprawnień do zajęcia się sprawą.